Siemanko, moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem przed wami Miraidon EX, talia, w której pokładałem całkiem spore nadzieje na początku dodatku Scarlet i Violet oraz Paldea Evolved. Bardzo fajna abilitka, bardzo mi się podobał, wydawało mi się, że będzie się bardzo dobrze rozkładał. Wyszło na to, że jest ok, ale są lepsze talie, które dużo szybciej i dużo lepiej działały, ale teraz wydaje mi się, że po Mistrzostwach Świata i w obecnym formacie, w który wchodzimy, Miraidon może być całkiem niezły. Zwłaszcza ta lista, którą Andrew Mahone zdobył 21 miejsce na Mistrzostwach Świata w sierpniu. Mamy tutaj 3 Miraidony EX z umiejętnością Tandem Unit, która pozwala wam raz na turę wyciągnąć 2 elektryczne podstawowe Pokémony na ławkę z deku. I to nie jest tak, że to możecie użyć tylko raz. Wyciągacie z Miraidona EX kolejnego Miraidona i na przykład Raikou i z tego drugiego Raikou wyciągacie kolejne 2 Pokémony, więc ławkę zapychacie sobie praktycznie bez najmniejszego problemu i do tego atak za 3 energie, 2 elektryczne i dowolną 220. W kolejnej turze nie możemy zaatakować, ale mamy tylko jeden retreatu. Możemy sobie Pokémona oczywiście cofnąć bez problemu, czy na przykład użyć Switch Karta lub Escape Rope'a. Do tego mamy 2 Raichu V. Raichu, który ma atak Fast Charge, może sobie nawet użyć go w pierwszej turze i podpiąć sobie jedną energię z deku do siebie, a także atak Dynamic Spark za energię 2 elektryczne i bijemy 60 razy ilość energii elektrycznych zdiskardowanych z naszych Pokémonów. Więc możemy naprawdę osiągać duże tutaj liczby, ponieważ ładujemy sobie swoje Pokémony Electric generatorem czy też Fluffy. Idąc dalej, mamy Raikou V, chyba najlepszy elektryczny ataker jak do tej pory. Najbardziej konsystentny, najczęściej używany, może tak powinienem powiedzieć. Raikou V, 200 HP, umiejętność Fleetfooted, pozwala wam dobrać jedną kartę, jeżeli ten Pokémon jest na aktywie, a także atak Lightning Rondo za energię elektryczną i dowolną, bijemy 20 plus 20 za Pokémonów, za liczbę Pokémonów na obu ławkach, maksymalnie w takim razie 220. Do tego linia Maripa 2-2, mamy 2 Fluffy z umiejętnością Dynamotor, które raz na turę pozwala wam podpiąć elektryczną energię z discarda do jednego z waszych Pokémonów na ławce, bardzo mocna umiejętność, zwłaszcza w tej talii. Do tego Zeraora, głównie po darmowy retreat, ale także po atak Battle Claw, który z jednej energii pozwala wam zadać 30 obrażeń, plus 30, jeżeli Pokémon przeciwnika aktywny jest ewolucją. Fajne do nokautowania na przykład Gardevoirów, jeżeli gramy na dex Gardevoir EX. I do tego Squawkabilly EX, który swoją umiejętnością Squawk and Seize pozwala dobrać wam 6 kart na początku waszej gry, w pierwszej turze tak naprawdę. Jednak musicie zdiskardować całą rękę, ale nam zależy na rozłożeniu się jak najszybciej, więc Squawkabilly tutaj po to jest. Do tego sporo supporterów, bo aż 4 researche, 3 bossy, 2 Iono, 2 Judge i Arwen. Arwen chyba najrzadziej oglądany z tych wszystkich, wyciąga wam jeden item i jeden tool stali, więc możecie sobie na przykład wyciągnąć Electric Generator i Forest Silverstone, podpiąć go do Raikou i wyciągnąć kolejny generator, jeżeli chcecie. Do tego 4 generatory. Spoglądacie na 5 kart stopu waszego deku i podpinacie do 2 energii elektrycznych, które tam znajdziecie do waszych Pokémonów na ławkę. Bardzo mocna akceleracja energii, macie 14 w deku, więc szansa, że na nie traficie jest całkiem spora. 4 ultrabole, 2 switch karty, 2 escape rope'y, raczej standardzik. Forest Steelstone, podpinacie do fałki, wyciągacie dowolną kartę z deku, używając waszej mocy Vistar. 1 nest ball, jest bo jest, służy na przykład do wyciągnięcia Miraidona czy Squawkabilly'ego na początku gry i rozwinięcie się, rozłożenie się dalej. Do tego 2 Bravery Charmy. Nasi atakerowie to głównie i w sumie tylko i wyłącznie basic Pokémony, więc mamy plus 50 zdrowia dla każdego z nich. I ciekawostka, 4 Puff to the Peak. Coś, czego w Miraidonie nie było do niedawna, ale tak naprawdę ma sens. No bo w momencie, w którym już się rozłożymy, użyjemy Tandem Unit ze 2 razy, użyjemy Squawkabilly'ego, zagramy Raikou, nie chcemy używać Fleetfooted już później, albo po prostu nam nie przeszkadza nieużywanie tego, zagrywamy sobie Puffa i przeciwnik też nie wie, co ma zrobić, musi tego Puffa zbić. Bardzo przydatne na przykład w meczu na Arctinę, gdzie zagrywacie Puffa, zanim oni zagrają swojego i użyją Vistara. Bardzo ciekawe. Na Lugie, gdzie zagrywacie Puffa na początku gry, na Gardevoir w późniejszym etapie gry, na Charizarda EX w dowolnym etapie gry tak naprawdę i na wszystko inne, co używa umiejętności Pokémonów z ruleboxami. No i oczywiście 14 elektrycznych energii. Pograłem chwilę, bardzo przyjemny deck, wydaje mi się, że na tą metę może być bardzo dobry z tego względu, że naturalnie może grać 4 Puff to the Peaky. Także cóż, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodoba, jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, bo więcej materiałów z Pokémonów, nie tylko z Pokémon TCG, a także kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco oczywiście.
I przechodzimy już do pierwszej rozgrywki mid Raidonem. Bo wiecie, że mid, że średni deck i mid Raid. Rozumiecie, o co chodzi. No i zobaczymy, jak ta nowoczesna elektryczna bestia się nam tutaj sprawdzi w dzisiejszym odcinku. Mówię, trochę pograłem, całkiem przyjemnie. Możecie się rozłożyć, przeciwnika zlokować na przykład tak naprawdę za grą, zagrywając Judge Puff, Iono Puff, samego Puffa. Dużo możliwości tutaj jest na disrupt przeciwnika. Przeciwnik zaczyna. Ogólnie u was też jest tak gorąco? U mnie to jest chyba z 70 stopni. Zwłaszcza, że ja tutaj nie mam klimatyzacji w pokoju. Nie wiem, czy ktoś ma taki urok, że ma klimatyzację w pokoju. Ja mam, ale w drugim. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest Friggy Bugs, czyli raczej jest to Chain Pow Bugs Calibur. To jest też spoko mi Raidonem, że jesteście w stanie tak naprawdę w pierwszej turze zrobić atak. Jeżeli siądzie wam odpowiednio generator i naładujecie sobie na przykład Raiku, to jesteście w stanie Okej, no to nie jest Bugs Calibur, to nie jest Chain Pow, to jest QRMV. Zażartuję sobie, mówiąc, że to moja stara miłość. Kiedyś QRM-em grałem, nawet na Regio w Warszawie. Więc coś niecoś wiem o tej talii. No ciekawe, QRMV, no kto by pomyślał. Dobrze, zrobimy sobie drugi Tandem Unity. Pytanie, czy ja chcę używać Squawka Billiego w takiej sytuacji. Czy ja chcę sobie ławkę zapychać? No mam wszystko rozłożone, brakuje mi tylko generatora. Mam Fluffy'ego na następną turę. Znaczy mam, no mam. Jak go wyrzucę, to już nie będę miał. No chciałbym mieć ten darmowy retreat z Zeraory jednak. Chyba nie powinienem wyciągać drugiego Miraidona. Mogę wyciągnąć Raiku i Zeraory i byłoby lepiej. Dobra, no liczymy na to, że uda się zrobić atak w pierwszej turze. Czy ja mogę wyciągnąć z talii coś jeszcze, czego bym się chciał pozbyć? No Miraidona mogę sobie wyciągnąć. Odchudzić trochę tą rękę. Tą talię, przepraszam. No i użyjemy Squawka Billiego i liczę na to, że dobiorę jakiegoś supportera, na przykład Arvena. Albo chociażby, nie wiem, kolejny research czy cokolwiek. No to się pozmieniało, muszę wam powiedzieć. Dobrałem Judge'a. No nie wiem, czy ja chcę tego Judge'a zagrywać w tym momencie. Muszę mieć jak to cofnąć. No chyba to trochę nie wyszło tak, jakbym chciał. Na pewno zagramy sobie Puffa. Zobaczmy, czy dobiorę generator i switcha jakiegoś? Coś tam tego? Generator dobrałem. I nawet z niego dwie energie dostałem. No proszę. No dobrze, no ale nie mogę podpiąć energii do aktywa. No to był błąd, że nie podpiąłem tu energii, ale myślałem, że dostanę switcha. Powinienem podpiąć tu energię i z generatora liczyć na dwie i wtedy miałbym knockout. A tak teraz nie mam knockoutu i musimy czekać na to, co zrobi przeciwnik. Jest Puff, więc nie działa umiejętność Kyurema. I Greninja również. Nie ma Puffa, żartowałem. Takie śmieszne rzeczy się tutaj dzieją. Pytanie, co ten pan będzie grał? No, nie ma tak z Jara dobrać Candy Box Calibur, prawda? Skill po prostu. A, ale to tyle, tak? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. No dobrze. Ja nie chcę zagrywać Researcha raczej. Nie chciałbym sobie tutaj tracić tych kart, które mam w ręku. Nie mam gdzie podpiąć niestety Sealstone'a. Więc zrobimy po prostu chyba tak. Tak mi się wydaje i zrobię atak po prostu. Ewentualnie mogę jeszcze podpiąć Big Charma tutaj, ale najpierw dobiorę sobie z Fleetfooted. Research. No wolałbym tego nie dobierać. Ale zrobimy tak, zagramy Puffa i weźmiemy knockout. No on nic tak naprawdę nie zagrał, nie? On dobrał z Greninja karty i zrobił Candy w Excalibur i nic więcej, więc może nie mieć nic takiego dobrego. Gdybym miał jak cofnąć, to pewnie bym zrobił bossa w Excalibura, ale teraz mogę to zrobić? No ja tak raczej, Paweł. Okej. Okay. No ale ja teraz chyba całkowicie go wyłączam, nie? Mam wrażenie, dobra. Energię podepniemy sobie tutaj. Zróbmy bossa w Excalibura i on już nie ma silnika do ładowania energii. Znaczy, no ma Kyurema VMAX, nie? Jeżeli ściągnie Puffa, ale dużo łatwiej jest naładować chyba Pokemona Excaliburem niż Kyuremem VMAX.
Zwłaszcza teraz, jeszcze kiedyś jak był Oranguru, który wam kładł energię na top decku, wtedy to było cudowne, teraz to już tak nie ma. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasu. Jak to się mówi. No pytanie, czy będę w stanie na przykład stop deckować Boss Orders i zbić Chien Pao, byłoby spoko. Albo Kyurema, bo Chien Pao to w sumie nie bardzo mi tutaj coś teraz szkodzi. No bossa nie ma. Zrobię sobie attach. No ja jestem rozłożony, nie? Więc mogę dwa researche wyrzucić. Weźmy sobie Fluffy'ego. Bo czemu nie? Trochę tutaj Raiku brakuje, Boże, Raichu brakuje na tym benchu. Jednak mimo wszystko. No ale spodziewałem się, że przeciwnik gdzieś szybciej zaatakuje i zbije te moje Pokémony. No ale widzicie, Puff, Judge, Judge Puff działa, taktyka. Chociaż miał Skater Spark i miał energię i Candy Bug Excalibur, ale mimo wszystko gdzieś tam się zaciął. Pamiętajcie o wodzie, nawadniajcie się, w taką temperaturę zwłaszcza. Mamy Chien Pao. Kolejna wodna energia do Kyurema i chyba koniec, no, panie przyjacielu. No jeszcze walczy, jeszcze próbuje, jeszcze się tam, wiecie, jeszcze się gibie, nie? Jak ryba, którą wędkarz na hak złapał i ciągnie do brzegu. No już ta Roxana to tutaj może mnie trochę porobić, trzeba przyznać. No tylko, że ja potrzebuję na tym knockout i na tym knockout, nie? A on potrzebuje jeszcze wyłożyć Bug Excalibura. No zobaczymy. Bossa z prize'ów wziąłem, więc mam dwa w talii. Chyba, że były dwa w prize'ach. Okej, okay, no to niewiele jestem w stanie zrobić. Mogę zrobić na przykład retreat. Mogę wyjść Miraidonem. Mogę zrobić Dynamotor. Podpiąć energię do drugiego Miraidona na przykład. Mogę zrobić attachment z ręki. I mogę zrobić Photon Blaster po knockout. No i teraz, jak on mi odpowie Kyuremem na Miraidona, to będzie cienko. No bo ja będę potrzebował go zbić, ale ja go zbiję na dwa razy, więc na dwa razy jak go zbiję, to będzie ok. Bo on weźmie powiedzmy 4 prize, ja wezmę 3, czy tam ostatniego tak naprawdę, biorąc 3, więc zobaczymy. Okej, okay, czyli mamy Bug Excalibura i pewnie będziemy mieli od razu Ultra Balla po Kyurema VMAX. Energy Retrieval. Ultra Ball, okej. Okay. Mhm, z bossa i z tego, spoko. Jest po Bibarela? Czy tu nie ma Kyurema VMAX, tylko jest Kyurem V na przykład? No to by było bez sensu, jakby tutaj był tylko Kyurem V. Wiecie, po to, żeby użyć Rapid Freeze'a, idąc na przykład drugim, nie? Idziecie jako drudzy, w pierwszej turze robicie Rapid Freeze i ładujecie energię wszędzie. Czy ja mam energię w discardzie? Nie mam. Więc nie zaatakuję Miraidonem. Musiałbym dobrać Switch Karta albo Rope'a. No serio, nie masz... Nie wiem. Czy on nie gra Kyurema VMAX, czy po prostu go nie dobrał i chciał dobrać więcej z Bibarela? Nie mam pojęcia. Czy ja mogę to jakoś zrobić, żeby zrobić knockout, bo mogę podpiąć energię, ale jak cofnę... Chyba nie mogę. Więc po prostu go cofnę. Wystawię tego. Zrobimy Dynamotor. Do tego, który ma więcej HP, podepnę energię. I po prostu zrobię Lightning Rondo za 160. No gdyby miał Kyurema VMAX, no to fajnie by było mieć na benchu tego Raichu, ale niepotrzebnie wyciągam drugiego Miraidona wtedy. Powinienem wyciągnąć jednego Miraidona? Inaczej, z Miraidona powinienem wyciągnąć Zera Ore i Raiku i wtedy zagrać z Chłokabiliego i mieć tutaj miejsce na przykład na Raichu w tym momencie, nie? No zobaczymy, co on tam urzeźbi. No to jest to, o czym mówiłem, nie? To jest Puff. Puff i nie działa Chien Pao, nie działa Greninja, nie ma Drow'u. Więc w tym wypadku tutaj to zrobiło różnicę. Nie wiem, na co on czeka, bo tutaj raczej
za wiele nie zdziała. Kolega Taru Vistar. Okej. Tego nie przewidziałem. Jeszcze będziemy się chwilę męczyć. Jest generator, no ale ja nie chcę energii teraz wyrzucać. Na pewno chcę sobie dek odchudzić. Tam jeszcze jest sporo rzeczy, nie? Jest rope, jest... No switch card nie działa, ale jest rope, jest Iono. Tylko że Iono mi daje jedną kartę. No, powiem wam, że... Może mu to zagranie kupić dużo czasu. Pytanie, czy wystarczająco dużo. No, popełniłem błąd. Faktycznie powinienem co najmniej jedną energię do Fluffy'ego podpiąć z Dynamotor. Nie przemyślałem tego, że przeciwnik może mnie tak tutaj próbować zablokować. Ale dostałem Puffa, więc zagrałem go. On wyrzucił Vacuuma i Skater Spark. Jeden mój Puff jest tutaj. Jeden jest tutaj, więc mam jeszcze jednego. Escape Rope daje mi wygraną w tym momencie. No i przeciwnik w końcu chyba doszedł do wniosku, że no, mogę cię zlokować, ale nie na długo. Ale nie na długo. Zobaczmy, czy tym razem coin flip odda. No nie oddał. Tails always fails, jak to mówią. Chyba, że never fails. Tak też można. Swoją drogą, ten coin dużo lepiej wygląda w grze niż normalny. Bo ja tego coina nie mam. Wiem, że mam, ale normalnie wygląda gorzej ten coin. Dobra, dwa Miraidony, jest Nest Ball po papugę. No, nie jest źle, powiem wam, nie jest źle. Mogę... No, jak dobrze pójdzie, to jestem w stanie w pierwszej turze zrobić knockout. No, bo wyciągnę sobie Raiku, switchnę na niego switch kartem. Też nie chcę na niego switchować switch kartem, bo muszę użyć generatora. Ale mogę switchnąć switch kartem na Zeraore, na przykład, która ma darmowy retreat. I po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie. Złota energia wodna w discardzie. Giratina z price cardu wyciągnięta. Giratina V. Dwie nawet są Giratiny V na stole. No dobrze, jak mamy Giratinę V, to znaczy, że musimy wyciągnąć też Raichu, żeby coś tutaj pograć. No to znaczy, że nie wyciągniemy za wiele jednak. Kto puffem wojuje, od puffa ginie. Kto puffem wojuje, od puffa ginie, moi drodzy. No dobra, czy ja w takim razie chcę... Nie no, ja muszę wyciągnąć Skokabiliego. Raczej nie mam wyjścia. A, ja nie użyję jego abilki przecież. Nieważne. Jak widzicie, najlepszym się nawet takie błędy zdarzają. No tutaj powinienem zagrać zupełnie inaczej. W sensie, no, powinienem wyciągnąć co innego, a nie tego Skłoka, no ale... Już jak go wyciągnąłem, zrobiłem błąd, zobaczmy, czy da się z tego błędu jakoś wyjść. Przeciwnik też nie ma kolorowo, musi użyć Abyss Seeking. Zamiast tego chyba najlepszym wyjściem byłby Raiku, albo Raichu. Na pewno nie Skłokabili, którego umiejętności się użyć nie da pod puffem. No ale zobaczcie, jakie te... No nie da, te papugi są tak piękne, że jak się ich nie wyciągnie w T1, no to się nie da. To jest rzecz, którą ja często robię, że mam w głowie jakiś plan, coś się wydarzy na stole, ale mnie to nie interesuje. Ja tam mam swój plan i wykonam go sam. No jeżeli teraz top deckuję jakiś sposób na dobranie generatora i z tego generatora siądzie energia, to nie będzie jakoś mega źle. Okej, rozumiem. Tak się bawimy. Nie ma problemu. No przeciwnik niby gra Lost Zone'em, ale ma tylko dwie karty w Lost Zone'ie. Rope i Comfy, czyli co? Totalnie olewa używanie Comfy? Tak to przynajmniej na razie wygląda. Jest Colress. No chyba, że tam był Colress i nie wiem... Mirage Gate. No to chyba wtedy tak można zagrać. Też wystawianie Maripów i Fluffy'ch w tym meczu jest ciężkie. W ogóle w meczu na Lost Boxa. Bo no, może bardzo łatwo je ściągnąć z Greninja, nie? Z Greninja czy później z czego? Sableye. Jest Jet Energy, czyli będzie atak z Cramoranta na pewno. Czy na ten atak chcę odpowiedzieć knockoutem? No pewnie będę musiał, nie?
Nie, to powinien być Raikou ewidentnie. No ale jak się nie patrzy, w sensie nawet powiedziałem, że zagrał Puffa, ale wyciągnąłem Squawka Billy'ego, bo lubię. W następnej turze jego Mirage Gate może już działać i dostanę pewnie hita z Giratiny Vistar i się z tego nie pozbieram. Dlatego mówię, zagrywanie Puffa jest ok, jak się rozłożycie. Jak dostaniecie Puffa zanim się rozłożycie, to nie jest tak fajnie. Loader. Loader, no raczej ten knockout będę chciał wziąć. I na pewno Gigachada Researcha trzeba zagrać. Mamy Raikou, mamy Fluffy'ego. Trzy generatory, z których chyba nic nie siądzie, jak tak patrzę. Trzy generatory, jedna energia? Nie. Trzy generatory, trzy energie. Nie chcę kłaść energii na Fluffy'ego, bo on może dostać z Greninja w następnej turze. Photo Blaster! Dobrego prize'a wziąłem. Normalnie jakbym wiedział, gdzie co leży, wiecie, nie? Podejrzany. Też wolałbym bossa, bo tej Giratiny V bym się chociaż pozbył. No lipa, że nie mamy Raichu, bo gdyby tu był Raichu teraz, to można by się było pokusić o knockout na Giratinie Vistar nawet. W sumie dalej można? 5 energii potrzebuje. No zobaczymy, co zrobi przeciwnik. No on do 10, czy on dobije do 10, ma 5. Teraz będzie miał 6, 7, 8 z Colressa. Do 10 nie dobije, więc Vistara używał raczej nie będzie. Podpiął energię. Abyss Seeking? Boss we Fluffy'ego na stówę. I znowu się na to samo złapałem! A mogłem tu podpiąć tą energię jedną. To nie? Po co? Po co? Mogłem tu... A myślałem o tym. No myślałem, ale nie zrobiłem. Ale tego nie zrobiłem. No ale zagrywam research. Jest duża szansa, że Raupa dobiorę. Chociaż nie wiem, czy ja chcę Raupa. Nie chciałbym Raupa zagrywać w tej sytuacji. No right. I mam Raupa. No on pewnie Greninja wystawi. Muszę tak zagrać, żeby mało, jak najmniej energii stracić. Tak, żeby Raichu był aktywny na następną turę. Więc ja chyba zaatakuję z Raikou. Tracę dwie energie, 5 mi zostanie. Jak on mi zbossuje mi Raidona, to dalej mam 5 energii. Jak on mi zbossuje mi Raidona, to ja mam dalej 5 energii. 6 podepnę z tego, 7 z ręki, mam bossa. Jak mi nie zagra bossa? Ale wszystkie researche sprajzowałem, o co tu chodzi? Jak mi nie zagra bossa, tylko jakieś Iono albo coś, no to trzeba będzie się jakoś pozbierać po tym, nie? Nie mam zera ory niestety, żeby mieć retreat za darmo. Ale mam papugę! Woli papuga. Super rod, okej. Okay. On jeszcze nie zagrał też... On nie miał Colressa w poprzedniej turze. Także teraz może dopiero Mirage Gate'y zagrywać. Musi wtasować trochę energii. Pan Shuhei. Shuhei! Ciekawe, czy gra Shimina V. Jako kontrę dodatkową na Charizardy. Mówię dodatkową, bo Giratina też nieźle klepie Charizarda. Możecie zrobić Vistar, zbić Charizarda, potem Seblaj, 50-70. Potem 280 i potem puu, i potem przegrywać. Rozumiesz? No zobaczmy, co tu się będzie działo. Będzie się działo Greninja. Co tu i tutaj? No pytanie, czy ja już teraz chcę odpalać potężny atak w Giratinę Vistar. Czy nie wolę na przykład Giratiny V się pozbyć w takiej sytuacji? Giratina V ma dwie energie podpięte do siebie.
No nie wiem. W tej sytuacji nie pozbędę się niczego, chyba że dobiorę bossa. Bossa nie ma, niestety. No niestety, bossa nie ma. Jest Arwen. Jest Bravery Charm, jest Arwen. Okej, 90 w Raichu. Boss stop decku? Byłoby spoko. W takiej sytuacji, jak mam obitego Raichu, to chyba bym wolał Raichu atakować i zbić to. Ayono. Ayono. No to bije 280, więc to nieważne, gdzie podepnę. Tak naprawdę. To zbijam. Chyba nie chcę tego generatora zagrywać. Nie mam już maripów, jak to popodpinać później. Arwen, potem coś. No to pewnie z Seblaja teraz padnie, więc mogłem tu podpiąć tego czarma. Żeby go przed Seblajem ochronić. Dobra. Czas nas goni, zagrajmy Ayona. Okej. Not bad. Dobra, tą energię podepnę tutaj, chociaż to pewnie błąd, bo teraz tym nie mogę zaatakować. Lightning Rondo, zobaczymy. No problem jest taki, że teraz jak chcę wziąć te trzy prizy, to najprawdopodobniej będę musiał się przebić przez obie giratiny. Co do najprzyjemniejszych rzeczy należeć nie będzie. Zakładam, bo on może teraz po prostu zwistarować tego Raiku. I tyle. Jeszcze dobrał Colressa. Nie wiem, czy nie powinienem inaczej zagrać. Mogę chyba zagrać Arwena, wziąć Forest Sealstone. No, trudny wybór miałeś. I z Forest Sealstone'a liczyć na bossa? No bo to, że on teraz użyje ataku Vistar, to jest więcej niż pewne. A ja nie mam tutaj drugiej energii, żeby zaatakować. No bo on nie chce teraz energii loszonować, nie? Ma 10, więc może użyć po prostu Vistara. No ja zrobiłem błąd znowu. Nie ogranie tym deckiem widać, ale mógłbym, jakbym podpiął tutaj energię, to bym miał knockout na tym. Nie wiem, czy to by mi jakoś odpowiedziało, nie mam pojęcia. Dobra, no to jest... To już jest trochę lepiej. Bo nie muszę robić knockoutów na dwóch Vistarach. Mogę zrobić na jednym i na... Lost Impact! No to ciekawe. Okej. Okay. No ja chyba wyjdę z tego Raichu, no niestety. Liczę na to, że dobiorę jakiś draw supporter albo energię. Jak nie, to po prostu go cofnę, no i uderzę Miraidonem. Jest Miraidon kolejny. Co ja tu mam jeszcze? Mam kolejnego Raiku, ale to mi nic nie da. Moim zdaniem on powinien tutaj użyć Vistara, dlatego że zachować sobie energię. A jak on nie użył Vistara, no to... On teraz potrzebuje Mirage Gate'a do ataku. Albo teraz może użyć Vistara w sumie, no okej. Okay. Teraz też może po prostu użyć Vistara. Pytanie, czy będzie chciał używać Vistara, to... No zepsułem, gdybym tu miał energię, teraz bym zrobił knockout i potem bym mógł liczyć, że bossa dobiorę. Pytanie, czy jakbym tutaj miał energię, czy on by nie miał bossa, żeby to zbić. Dużo niewiadomych, ale no dwa błędy duże, nie? Największy błąd z tym Squawkabilim T1. Nie wiem, o czym ja myślałem, a teraz błąd, że nie podpiąłem tej energii do tego Raichu. To wszystko przez to, że jest gorąco, tak bardzo, dlatego. No dlatego, widzowie, jest bardzo gorąco. Lost Vacuum.
No zrzuci mi tutaj pewnie ten czarno, żeby uderzyć z Seblaja. Okej. I Forest Silstone po energię. Wyjdzie na to, że on mi jeszcze pomoże. Gdyby on tego Tula nie zbił stąd, to ja bym teraz nie mógł zrobić Silstone na pół energię. Forest Silstone po energię i jest git. I on w następnej turze jest w stanie wziąć dwa prizy, a ja potrzebuję tylko jednego. Photon Blaster. Okej, okay, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Forest Silstone po energię. Zagranie meczu. Zeraora i Iono. A, no to Zeraory bym nawet nie wyłożył na stół, jakbym chciał. A co mnie teraz najbardziej zaboleć może? Najbardziej mnie może zaboleć to, jak on wystawi Giratinę na aktywo. Bo wtedy potrzebuję bossa, a nie będę miał bossa. Więc będę musiał zrobić retreat i atak z tego drugiego Miraidona. A jak zrobię retreat i atak z tego drugiego Miraidona, to będę potrzebował potem energii do ataku. Więc jak on teraz nie zaatakuje, to ja też nie zaatakuję? A ja potrzebuję Escape Rope'a na przykład. Escape Rope mi wygrywa grę w tym momencie. Escape Rope mi wygrywa grę w tym momencie. Mam jednego w deku. Roxanne. Spoko. Cokolwiek. Halo, szef dzwoni. No chyba lepiej się dobrać nie dało, nie? Bo teraz cokolwiek się nie wydarzy, to i tak wygram. Dwa bossy, Giovanni tutaj. Patrzy z tyłu gdzieś Persian, zespół R. Zespół R te sprawy, rozumiesz. I jeszcze Ultra Ball. No dobra, błędy. Ale się udało. Wydaje mi się, że tam przeciwnik zepsuł w tym momencie, w którym zaatakował zamiast użyć Vistara. Bo pozbył się energii, wiedział, że nie padnie. Jakby się energii nie pozbył, wziąłby kolejny knockout. A tak, nie dobrał energii do ataku Vistar, nie zaatakował przez resztę gry, dał mi dużo czasu. Dał mi dwa bossy z Roxany. I jest dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Wiem, że dzisiejszy odcinek jest krótszy, że tylko dwie gry, ale jest naprawdę tak gorąco, że się nie da żyć. Więc mimo wszystko mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów z Pokémonów, z Pokémon TCG. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.